Cześć, witam Was na moim kanale Nowak Audio. Dzisiaj zajmę się takim moim rankingiem wkładek nowych w kwocie do 2000 zł. W tym przedziale skupiłbym się bardziej na poszukiwaniu wkładek typu MC, chociaż jest kilka dobrych, interesujących wkładek MM. Zaczniemy od legendy i właściwie być może dla mnie nawet numer jeden w tym zakresie cenowym, a mianowicie Denon DL103R. Dobrze, zacznijmy zatem od Denona. Japońska marka produkuje te wkładki typu DL103 już naprawdę od dłuższego czasu. Chyba początki były jeszcze w latach 60., końcówka lat 60., chociaż na początku na pewno wyszła podstawowa 103. Później wychodziły modele typu 103S, 103D, 103U, 103 Gold. M ze zmienionym bodym lekkim, była też wersja LC, LC2, czyli w tym wypadku cewka była nawinięta miedzią LCOFC, SL, czyli Special, gdzie była bardzo czysta miedź użyta do cewki, była GL, C1, FL, także rodzina tych wkładek jest naprawdę bogata. Jeżeli chodzi o parametry techniczne 103, mamy wkładkę typu MC, napięcie wyjściowe 0,25 mV i podatność 5, ale zmierzona przy 100 Hz. Sama igła nie jest jakimś wyszukanym specjalnym szlifem, to szlif sferyczny. Ale wracając do brzmienia, 103 ma już swoich zagorzałych fanów i dość mocno osadziła się na rynku. Każdy praktycznie, który się interesuje gramofonami, interesuje się wkładkami, wie na co stać takiego Denona. Przede wszystkim w moim odczuciu jest to brzmienie dociężone, bardziej po ciemniejszej stronie i to wkładka, która świetnie sprawdzi się zarówno w muzyce rockowej, jak i w muzyce symfonicznej. Bardzo delikatna góra, gładka średnica i taki dół, na którym chyba bardziej postawione jest to brzmienie wkładki. Oczywiście można pomyśleć o tym, żeby takiego Denona 103R można było zmodyfikować poprzez zmianę body, co nie jest trudną sprawą. Napięcie 0,25 mV jest dostateczne dla tradycyjnych, zwykłych przedwzmacniaczy gramofonowych. Nacisk jest dosyć, powiedziałbym, no, ciutkę większy, 2,5 grama. Osobiście grałem nawet na 2,7, 2,8. No cóż, całkiem uniwersalna wkładka, ale z takim bardziej postawieniem na niższy zakres. Generalnie określiłbym to brzmienie bardziej w kierunku takiej miodności, melodyjności, bez takiego skupiania się na szczegółach, transientach. Generalnie świetna dynamika, zarówno ta w skali mikro, jak i w skali makro. Bardzo fajny dół, może nie jest on jakoś super kontrolowany, ale naprawdę go z pewnością nie zabraknie. I sympatyczny środek bez natarczywości w górnym zakresie pasma. Jest to wkładka, którą mogę polecić osób preferujących cięższe granie, do jaśniejszych systemów. Bardzo dobry wybór w tym zakresie cenowym. Kolejną wkładką, na którą zwróciłbym szczególną uwagę, jest wkładka marki Hana, model EL. Hana L, czyli wcześniej możemy powiedzieć o tej marce XL Sound Corporation, który produkował swoje wkładki dla wielu innych producentów, robił tak zwane OM-y. Jest to również wkładka typu MC i popatrzmy sobie na jej specyfikację. Jeżeli chodzi o szlif igły, mamy tutaj eliptyczny. Napięcie wyjściowe to 2 mV. Pornik mamy aluminiowy. Nacisk zalecany 2 gramy, więc troszkę mniej niż w przypadku Denona 103. No i podatność na poziomie 10. Dobrze, co można powiedzieć o brzmieniu? Właściwie chciałbym powiedzieć, że jest to wkładka, którą polecam jako pierwszą MC. Jako pierwszy upgrade systemu i muszę powiedzieć, że też instalowałem ją. Chyba jest to wkładka, którą najczęściej instaluję u klientów. Jeżeli chodzi o brzmienie, to jest to wkładka bardzo równa. Nie jest tak jak w przypadku Denona, gdzie mamy postawione bardziej na dociążenie wyższego basu,
czy niższej średnicy. Nie. Hana gra bardzo równo, zarówno w dole, zarówno w średnicy, jak i w całym zakresie pasma. Chociaż sam dół naprawdę jest całkiem konturowy, jest dość mocny, też go nie brakuje, ma swoją wagę i też myślę, że jest taki dosyć gęsty. Fajny, dobrze utrzymuje rytm. Jeżeli chodzi o takie aspekty użytkowe, to trzeba powiedzieć, że Hana też dosyć dobrze radzi sobie z gorzej nagranymi, z gorzej wydanymi płytami. Ten szum i trzaski nie są aż tak mocne, jak w przypadku innych wkładek, o których będę mówił dalej. Brzmienie jest dosyć gęste, dosyć zaznaczone, z dobrymi szczegółami, z dobrą rozdzielczością. Nie brakuje tutaj szczegółów, a na pewno też może się podobać taki aspekt stereofoniczny, powiem. Sama głębia planów stereo i same rozmieszczenie przy tej wkładce w tej cenie jest naprawdę rewelacyjne. Momentami naprawdę potrafi pokazać znacznie więcej niż sugerowałaby to cena. Jeżeli miałbym wybór i miałbym się skupiać i miałbym możliwość podłączenia do przezmacniacza gramofonowego, zdecydowanie stawiałbym na wkładkę LEL, czyli low output. Oczywiście użytkownicy przezmacniaczy gramofonowych wyposażonych wyłącznie w możliwość podłączenia wkładki typu MM mają możliwość skorzystania z wersji wersji EH, czyli high output. Jest bardzo równa, ma dobry dół, dynamiczny, rytmiczny, z dobrą mikrodynamiką. Bardzo fajna góra, która jest mocno zaznaczona, z detalem, ze szczegółem. I chyba z tych wszystkich wkładek, o których dzisiaj opowiem, jest najrówniej grającą wkładką typu MC. Moja gorąca rekomendacja. I tu naprawdę mam duży orzech do zgryzienia. Czy to jest numer jeden, czy bardziej Denon? Ten ciemniejszy, bardziej do takiej muzyki, którą ja lubię, czyli progresywnego rocka, ale w jazzie też się świetnie sprawdza. Czy taka Hana, która pokaże nam więcej szczegółów i bardziej jest po tej jaśniejszej stronie brzmienia. Tyle, jeżeli chodzi o tą wkładkę. Dobra, kolejną wkładką, którą chciałbym Wam zaproponować, jest to wkładka chińskiego producenta marki Yasmin, model Forest. Miałem możliwość testować i użytkować we własnym systemie całą rodzinę tych nowych wkładek od Yasmina. Wiem, że te wyższe to są te porcelanowe obudowie, a seria taka bardziej, powiedzmy, standardowa zawiera chyba cztery modele. Na pewno jest Fire, który mi się najbardziej podobał, ale jego obecna cena jest powyżej 2000 zł. Następną wkładką jest Forest, czyli wkładka, która kosztuje w okolicach 1600 zł. I tą bym rekomendował do 2000. Oraz mamy model Wind, który jest jeszcze tańszy i chyba jest jedną z najtańszych opcji, jeżeli chodzi o wkładki typu MC. I ona kosztuje w okolicach 1270 zł. Jeżeli chodzi o model Forest, który chciałbym Wam zaproponować, jest to wkładka wyposażona w szlif eliptyczny, ale tak na dobrą sprawę wspornik eliptyczny. Wspornik mamy aluminiowy, waga 11 gram, napięcie wyjściowe 0,34 mV, czyli dość dużo jak na wkładkę typu MC. Podatność 16, więc taka też troszkę wyższa. Ciekawe, przy ilu zmierzona. No dobrze, ale skupmy się na brzmieniu. Jak brzmi taki Yasmin Forest? Generalnie cała ta seria brzmi dosyć jasno i szczegółowo. I są to wkładki takie, bym powiedział, bardzo dynamiczne, bardzo szybkie. Świetnie sprawdzają się w bluesie, świetnie sprawdzają się w jazzie. Pokazując sporo szczegółów, sporo dynamiki, takiej rozdzielczości, całkiem fajnej separacji instrumentów, to te wkładki na pewno to potrafią. Forest chyba jest taki równiejszy, a Fire niestety kosztuje powyżej 2000, więc trochę powyżej naszego budżetu, ale jest to też wkładka, która może jest nawet równiejsza od Fire. Nie ma tak pokazanej szczegółowo i nakreślonej góry, ale przynajmniej ten zakres nie wybija się jakoś specjalnie do przodu. Bardzo dobra stereofonia, równa średnica, całkiem fajna, jeżeli chodzi o wgłąb i takie naświetlenie pewnych niuansów, artykulacji muzyków, całkiem to dobrze wygląda. Dosyć szybka wkładka,
No i myślę, że też taka dosyć, myślę, że jest to wkładka bardzo uniwersalna. Cena przy, na stan dzisiejszy, czyli mamy 18 grudnia, wydaje się być dosyć okazyjna. Więc jeżeli myślicie o tym, jak zacząć przygodę ze wkładkami MC, a nie idąc aż w tym górniejszym pułapie 2000 zł, jest to na pewno model warty rozważenia. Poleciłbym tą wkładkę osobom słuchającą głównie jazzu, słuchającą bluesa, muzyki akustycznej. Może nie tam, gdzie ktoś słucha heavy metalu, nie tam, gdzie gdzieś potrzebuje mocnego uderzenia, raczej takiego równego, spokojnego, ale też z odpowiednią ilością informacji. Jasmine Forest. No i przyszła kolej na moją ostatnią propozycję w tym zakresie do 2000 zł, jeżeli chodzi o wkładki typu MC. W kolejnym odcinku będą wkładki typu MM. No ale dobra, jaki mamy ostatni model? Tu znów powraca Denon. Tym razem jednak z modelem DL301. Niestety ten model wkładki jest trudny do kupienia w polskiej dystrybucji, a właściwie chyba niemożliwy. Więc jedyna szansa na to, żeby kupić nówka sztuka, to jest eBay i Japonia lub Hongkong u znanego sprzedawcy wkładek gramofonowych, czyli Ouyukiego. Czyli mamy wkładkę typu MC. Mamy tutaj napięcie wyjściowe 0,4 mV, więc tutaj musimy pamiętać o dobraniu przez wzmacniacza gramofonowego. Kompilans na poziomie, czyli podatność 13, rekomendowany nacisk igły chyba 1,4, waga wkładki 6 gramów. Muszę powiedzieć, że ta wkładka fantastycznie oddaje, jeżeli chodzi o taką średnicę i taką aurę i ilość powietrza wokół nagrań. Brzmienie też bym powiedział, że nie jest jakoś specjalnie zaznaczone, któreś spoza kresów pasma, tylko raczej jest równiejsza, z dobrym rytmicznym basem. Otwarta w górze, dość sporo powietrza, jeżeli chodzi o średnicę. I ten bas na tym samym dole jest naprawdę rytmiczny. Potrafi zaskoczyć, jeżeli chodzi o to, jak nisko może zejść. Kontrabas brzmi bardzo dobrze. Stopa perkusji też brzmi świetnie. Atak werbla fantastycznie oddany. Naprawdę jest to wkładka, która potrafi wszelkie transienty i wszystko to, co się wiąże z oddaniem dynamiki instrumentów perkusyjnych, fantastycznie odwzorować. Jeżeli chodzi o wokale, nie są one jakoś bardzo wysunięte, chociaż ich wyższy zakres powiedziałbym, że tak, do przodu. Jest dobrze doświetlona ta średnica, jest dużo szczegółów, jest spora rozdzielczość i tego się dobrze słucha. Naprawdę w tym brzmieniu widać taką, słychać taką klasę tego dźwięku. Jeżeli chodzi o górę pasma, to też potrafi ładnie zaskoczyć. Powiedziałbym, że jest to, jeżeli zaskoczyć, jeżeli chodzi o ilości szczegółów i rozdzielczości i dynamika w górze pasma, bo tu też nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Jeżeli byśmy chcieli ją kupić na eBayu, no to są to okolice 1500 zł. I w tym brzmieniu przypomina trochę Hanę, albo nawet jest, powiedziałbym, bardzo podobna. Hana wydaje mi się, że jest odrobinę spokojniejsza, a ciut dokładniejsza. Natomiast Denon 301 potrafi zagrać dynamiczniej, szczególnie piano, szczególnie gitara, potrafi oddać wszelkie instrumenty szarpane z dobrą dokładnością i wiernością w utworzeniu. Generalnie bardzo mi się podoba 301 i jest to wkładka, która spokojnie poradzi sobie w większości systemów i nieważne, czy mamy, nie wiem, bardziej jasny, czy bardziej ciemny system. Nie, tu jak najbardziej możemy zagrać po Vivaldiego, po, nie wiem, przez Biggie Kinga, po Zeppelinów, także tutaj nie ma z tym problemu. Dobrze się sprawdzi w jazzie, dobrze się sprawdzi w muzyce elektronicznej i też jest to wkładka, którą jeżeli jesteście w stanie zaryzykować i zakupić ją od Yukiego, załóżmy z eBaya, warta rozważenia. To tyle moi drodzy. Przedstawiłem Wam kilka wkładek typu MC, które do 2000 wydają mi się być godnymi zaprezentowania, godnymi na to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Takimi, którymi wybór wydaje się być nieobarczony znacznym błędem. Każda ta wkładka gra po prostu dobrze.
Jedna jest równiejsza, druga trochę ciemniejsza, trzecia trochę dynamiczniejsza. Dla każdego coś dobrego. Zwróćcie proszę uwagę, bo już przy tym zakupie, przy tej wartości, którą chcemy wydać na wkładkę, ważna jest podatność i waga ramienia, tak abyśmy razem z Hetzschelem mogli dobrać odpowiednią wartość rezonansu dla tego układu. W następnym odcinku ten sam budżet, lecz wkładki typu MM. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.